Panie Burmistrzu, w tegorocznym budżecie gminy Brzesko na rok 2015 sporo środków znalazło się na budowę i remonty dróg gminnych. Gdzie te prace będą prowadzone? Rzeczywiście w tym roku przeznaczyliśmy sporo środków na budowę dróg gminnych. Sporo również jest środków na dofinansowanie zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych. A jeśli chodzi o drogi gminne, to dwie drogi w Brzesku. To jest ulica Sikorskiego i ulica Kosaka. Na te drogi przeznaczyliśmy po 400 tysięcy i w tym roku rozpoczniemy budowę tych dróg. Chcemy kontynuować te zadania w latach następnych, bo to są dość duże projekty i te środki wystarczą na realizację części tych zadań, które zamierzamy skończyć w tym roku, a kontynuacja tych zadań będzie w roku przyszłym. Mamy również spore środki na budowę dróg na terenie całej gminy. To jest kwota około 1 300 000 zł. I w każdej miejscowości, w każdym sołectwie chcemy jakiś fragment dróg wybudować. Mamy również, tak jak wspomniałem wcześniej, pieniądze na drogi czy chodniki przy drogach powiatowych. Udział przy Schetynówce to jest 400 tysięcy złotych, ale również chcemy wykonać dokumentację na budowę chodnika w Sterkowcu, na budowę chodnika w Porębie Spytkowskiej, dofinansować budowę chodnika w Brzesku ulica Okocimska, jak również budowę chodnika na odcinku Szczepan-Mokrzysko. No właśnie, wspominał Pan o budowie chodnika przy ulicy Okocimskiej w Brzesku. Wczoraj na sesji radna Maria Kądziołka dziękowała radnym za to, że znalazły się pieniądze w tegorocznym budżecie na doprowadzenie inwestycji do takiego szczęśliwego końca. Tak, to jest droga powiatowa, która przebiega przez w zasadzie centrum miasta. Te prace przy modernizacji chodnika przy tej ulicy trwają od kilku lat i to jest przebudowa chodnika po jednej i po drugiej stronie. W tym roku chcemy zakończyć te prace. Rzeczywiście pani radna Maria Kucia dziękowała, ponieważ te prace w tym roku będą zakończone. To jest kwota 45 tysięcy ze strony gminy, drugie tyle dołoży powiat i w zasadzie chodnik przy tej ulicy po jednej i po drugiej stronie będzie już zmodernizowany, będzie nowy chodnik. Powody do radości mają chyba mieszkańcy Słotwiny, osiedla w Brzesku, bo tam wcześniej prowadzono prace związane z budową sieci kanalizacyjnej. Teraz sporo, bo około 500 000 zł trafi na drogi w tej części miasta. To jest nowe osiedle i na tym osiedlu drogę trzeba przebudować. Przeznaczyliśmy na to kwotę w tej chwili 400 tysięcy złotych. Te prace w tym roku się rozpoczną. Chcemy kontynuować w roku przyszłym. To jest, tak jak powiedziałem, dość duże osiedle. Zakres prac jest dość bardzo rozbudowany. W tym roku rozpoczynamy, w przyszłym roku będziemy to zadanie kontynuowali.